bardzo proszę, żeby jeszcze raz wyjaśnić to, co pani powiedziała podczas briefingu prasowego na temat Bochniaków dla Bochni i pana Marka Rudnika, że to nie będzie żadna zmiana. No nie będzie żadna zmiana, dlatego że pan Marek Rudnik startuje z komitetu Bochniacy dla Bochni. Jest to komitet, który, że tak powiem, trzymał władzę w Bochni przez ostatnie 3 kadencje. I dalej te same twarze, ci sami ludzie działają. Jeżeli przez 12 lat tyle zaniedbań zostawili po sobie, tak mało środków ściągnęli, w sumie myśmy jesteśmy na bardzo dalekim miejscu, jeżeli chodzi o ściągnięcie środków zewnętrznych, unijnych, i to tylko jeszcze mamy te środki dzięki budowie autostrady, bo przecież gdyby nie to, to w ogóle byśmy byli chyba na 120 którymś tam miejscu albo 150. Więc dlaczego mamy wierzyć, że nagle przyjdzie jedna osoba i zmieni wszystko? Nie sądzę, bo przecież będą działać w grupie. A ta grupa nie bardzo jest chętna do jakichś radykalnych zmian, do przyspieszenia, do popatrzenia nowym spojrzeniem na Bochnię i na potrzeby mieszkańców. Dotychczas władza nigdy nie konsultowała przede wszystkim swoich zamierzeń, inwestycji. Nie pytała z mieszkańcami, nie pytała mieszkańców, jakie są ich potrzeby najważniejsze, jakie są priorytety. No znowu mamy uwierzyć, że nagle cudowna różdżka i zaczną działać inaczej i zaczną pytać mieszkańców, zaczną z nimi rozmawiać. To myśmy stworzyli portal Potrzeby Obywateli wcześniej, zresztą który będzie dalej kontynuowany, gdzie mieszkańcy mogą swoje zdania i swoje opinie i potrzeby przede wszystkim wyrażać. To myśmy już pisma pisali dla mieszkańców, właśnie korzystając z tych uwag w portalu, żeby pewne rzeczy ludziom pomóc załatwić. Dotychczas nikt nie pomyślał o tym w mieście, żeby wyjść i rzeczywiście rozmawiać z mieszkańcami. My chcemy zmiany właśnie jako Bochni, jako miasto obywatelskie. Nie takie, że władza jest i coś tam sobie robi. Ja 33 lata przepracowałam w administracji. Wiem, że praca w administracji to nie jest rządzenie, zarządzanie i podejmowanie decyzji. Nie, to jest służba poprzez służba społeczeństwu lokalnemu poprzez działanie na jego rzecz. I na taką pracę jesteśmy przygotowani, cała nasza grupa, wszyscy, którzy kandydujemy. Super, bardzo dziękuję. Od 12 lat w Bochni, w moim przekonaniu, w mojej ocenie i też wielu mieszkańców Bochni rządzi nieformalna koalicja Bochniacy dla Bochni i Sprawo i Sprawiedliwość. Przed nami 7 kwietnia bardzo ważny wybór. Czy chcemy wyboru stagnacji, czy chcemy wyboru Bochni, która będzie bardziej energetyczna, bardziej inspirująca, Bochni, która będzie odkrywać nowe lądy, Bochni, która wykorzysta szansę, jaka przed nią stoi. Ja przypomnę, że przed nami ogromne środki w ramach nowej perspektywy unijnej, to prawie kilkanaście miliardów złotych. Jeżeli mieszkańcy Bochni chcą faktycznej zmiany, zmiany realnej, zmiany prawdziwej, to muszą zagłosować za zmianą i w mojej ocenie te 12 lat to oczywiście wiele fajnych inicjatyw i trzeba to docenić, że Bochnia się rozwijała, ale Bochnia może się rozwijać szybciej. Bochnia może być jak pendolino. Określenie przyspieszenie, czego ma dotyczyć tak bardziej precyzyjnie? Bochnia przyspiesza, czyli Bochnia zaczyna żyć. Bochnia wprowadza też różne innowacje. Tutaj to, o czym mówiłam, elektryczne małe busiki w bardzo krótkich odstępach czasu, które będą na pewno w jakiś sposób atrakcją dla naszych mieszkańców, ale też im umożliwią tutaj swobodne poruszanie się i dobre życie. Tak? O tym też, co mówiłam. Z jednej strony mówimy o tych parkingach, których tutaj dzisiaj nam brakuje. Te parkingi odciążymy dla osób, które będą do nas przyjeżdżać. Żłobki, o których mówiła Ula, które są bardzo potrzebne. My staramy się o to, żeby u nas osiedlali się młode osoby, ale tak naprawdę tym młodym osobom dzisiaj mamy bardzo mało do zaproponowania. No przecież każdy z nich musi pracować. Więc żłobki publiczne to jest priorytet na pewno, który dzisiaj Bochni jest potrzebny.